Mamy słowo na uroczystość serca Pana Jezusa i myślę, jest dość zdumiewające w tym słowie, w tych trzech czytaniach i psalmie, że w tym słowie słowo serce pada tylko raz i wcale nie w odniesieniu do serca Jezusa, a w odniesieniu do naszego serca. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Czujecie, jak słowo nam podpowiada przeżycie tej dzisiejszej uroczystości? Mamy patrzeć we własne serce, na ile w nim jest miłość Boga. Ta, której udziela człowiekowi Duch Święty. Nie chodzi o to, żeby stanąć z podziwem przed sercem Jezusa, tylko chodzi o to, żeby poznać miłość, jaka jest w Jego sercu, a następnie zobaczyć, czy jest ona też w moim. Ponieważ Duch Święty nie tylko chce, tylko już to zrobił. Rozlał Bożą miłość w naszych sercach. Tam jest czas przeszły. Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Znaczy, my wszyscy jesteśmy poddani działaniu Ducha Świętego. Duch w nas działa, nie? Czasami tak mówię do młodych na bierzmowaniu, że teraz już macie Ducha Świętego, jeszcze tylko chodzi o to, żeby On was miał. Dzisiaj liturgia mówi nam właśnie to, zobacz, czy Duch Święty, ten, który rozlewa miłość Boga w twoim sercu, ma ciebie. To jest najważniejsze działanie Ducha. Najważniejsze działanie Ducha. Umieszczanie tej miłości, która jest z Boga, w sercu człowieka. To jest rzeczywista pięćdziesiątnica. Tuż przed przyjazdem do was miałem razem z biskupem Edwardem Dajczakiem, mieliśmy rekolekcję dla księży w Częstochowie. Właściwie nigdy wcześniej tak wyraźnie mi to nie stanęło przed oczami. Zacząłem te rekolekcje z księżmi od takiego pytania, czy wiedzą, że żyją w czasach nowej pięćdziesiątnicy. Zasadniczo wiedzą, bo papieże o tym mówią, nie? Więc zapytałem ich, gdzie widzą tę nową pięćdziesiątnicę. Nie mogli się zdecydować na jakąś odpowiedź. I wtedy im powiedziałem, albo ją widzicie w swoich sercach, albo jej nie zobaczycie. Bo Duch działa w człowieku. Duch wypełnia człowieka. Duch wypełnia ludzkie serca. Jutro będziemy czytać między innymi drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Jest taka pokusa, kiedy się czyta drugi rozdział Dziejów, zwracać uwagę na to, co jest tylko i wyłącznie znakiem, że Duch działa. Wicher, ogień w powietrzu. To są znaki, że Duch działa. Ale Dzieje Apostolskie mówią, że Duch napełnił uczniów, a nie powietrze i ogień. Uczniów. I kiedy oni wyszli z wieczernika, stali się znakiem zapytania dla tych, którzy byli na zewnątrz. Duch działa w człowieku. I dzisiaj nam Paweł mówi bardzo konkretnie, że Duch, to jego działanie najważniejsze jest takie, że umieszcza w moim sercu tę miłość, którą kocha Bóg. I myślę, dobrze wiecie, tak, że to jest absolutnie ważniejsze i pierwsze w stosunku do tego, że umieszcza w naszych sercach także inne dary. Na przykład charyzmaty, na przykład działania, na przykład posługi.
Wczoraj była taka Ewangelia. W Twoje imię prorokowaliśmy, w Twoje imię uzdrawialiśmy, w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy. I co z tego? Nie znam was. Nigdy was nie znałem. Dlaczego? Dlatego, że nie można być prorokiem, jeśli nie masz w sercu miłości. Nie możesz być egzorcystą, jak nie kochasz tych, do których idziesz. Nie możesz czynić znaków, jak nie kochasz tych, dla których są przeznaczone. Najważniejszym darem od Boga jest miłość, nie jakakolwiek, Boża miłość. Boża miłość. Nie chodzi o to, że w ogóle trzeba kochać ludzi. Nie chodzi o to, żebyście byli fantastycznymi filantropami. Tylko chodzi o to, by otworzyć Bogu przestrzeń do działania przeze mnie. By otworzyć przeze mnie Bogu przestrzeń do miłości. Bóg chce kochać ludzi. Jak? Przeze mnie. Zasadniczo Pan Bóg działa w świecie w ten sposób, że działa przez nas, nie dla nas. Czasami działa w sposób nadzwyczajny, robi wyjątek i działa coś wyjątkowego. Ale normalnie rzecz biorąc, działa przez nas. Kocha przez nas. Kiedyś w takiej dobrej książce teologa, który się nazywa Gres Hake, książka jest o Trójcy Świętej, genialna książka zupełnie. Tam jest taki cytat z Dunsa Scotta. Duns pisał po łacinie i po łacinie to brzmi dużo lepiej niż po polsku. Po łacinie to brzmi tak. Deus vult con diligentes. To znaczy Bóg chce współkochających. Bóg chce współkochających. Czego Bóg chce? Czego chce od ciebie? Ode mnie. Czego chce? Chce, żebym razem z Nim kochał. Jego miłością, której mi udziela. Miłość Boga rozlana jest w naszych sercach. Jeśli czujecie, tam jest słowo agape. To nie jest miłość, którą sobie możesz wypracować, ćwicząc codziennie 15 minut. Możesz sobie ćwiczyć, ile chcesz i nie wypracujesz. To jest miłość, którą dostajesz. I tą miłością, którą dostajesz, Bóg chce, żebyś kochał ludzi. To nie wiem, jak to powiedzieć jeszcze mocniej, może już nie potrzeba, żebym to mówił dłużej. Nie? Nie chodzi o to, że my się wzorujemy na Bogu. Nie chodzi o to, że dzisiaj patrzymy, jak kocha Pan Jezus i chcielibyśmy kochać tak samo. Chrześcijaństwo nie jest tylko naśladowaniem Boga objawionego w Jezusie. Tylko jest współkochaniem z Nim. Tak? Znaczy właśnie Jego miłością. Trzeba w sobie odnaleźć miłość, która jest Jemu właściwa, a mnie podarowana. I tej miłości użyć, żeby wejść do ludzi. I tak jak powiedziałem wcześniej, jak nie masz w sobie tego odkrycia, to jak ci przychodzi ochota na to, żeby prorokować, uzdrawiać, egzorcyzmować, robić znaki, jak ci przychodzi na to ochota, a nie ma w tobie tego odkrycia miłości Boga, to sobie usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. Naprawdę. Usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. Jaka jest ta miłość, która jest w sercu Boga? Dzisiaj czytania to pokazują przepięknie, nie? Jaka jest miłość, która jest w sercu Boga? I my patrzymy w to serce, żeby potem popatrzeć w swoje. Nie? Czy rozeznaję tę miłość w sobie, w swoim własnym sercu? Jaka jest? Nie? Pierwsze to, co uderza na pewno, to jest miłość skupiona na konkretnej osobie. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia 99 na pustyni? Kto z was? Nikt z was. Nikt z was. Będziesz pilnować tych 99.
Popatrzcie, jakie są reakcje w Kościele na to, kiedy papież Franciszek mówi: wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. Wyjdźcie, bo nie jedna owca jest zgubiona. Franciszek przyszedł do Rzymu z diecezji, gdzie dominikantes jest 1%. Czyli przyszedł papież z Kościoła, gdzie na 100 owiec 99 poszło. Nie wiem, jak jest u was, wiem, jak jest u mnie w Łodzi. W Łodzi w mieście chodzi do Kościoła 15 na 100. W całej diecezji średnią licząc 22-23 na 100. 1/4. A i tak tylu mówi: nigdzie nie wychodzimy. Pilnujmy siebie. Kiedyś w takiej debacie o Franciszku ktoś mi powiedział, bardzo przyzwoity dziennikarz katolicki, mówi tak: Franciszek to tak nas namawia do tego wyjścia, że jak razem z nim wyjdziemy, to zgubimy tych, których mamy teraz. Ty to siedź z tą jedną owcą, bo 99 poszła, siedź, głaszcz ją, duj, szczysz, no nie wiem co jeszcze, śpi z nią, karmi ją, no. Aż ją zagłaszczesz na śmierć i wydoisz na... Siedź z tą jedną. Ale ja tak, jak w ten sposób mówię, to się śmiejecie, ale tu są inne proporcje, właśnie to trzeba zauważyć. Jedna zginęła. I masz 99 przy sobie. Po co to ryzyko? Będziesz za tą jedną gonił? Będziesz, jak wiesz, że każdy jest ważny. Że każdy jest ważny. Nie liczą się duże liczby. Tylko jeden człowiek. Matka Teresa kiedyś tak powiedziała: w danej chwili trzeba zajmować się jednym człowiekiem. Genialne zdanie kobiety, która się opiekowała setkami tysięcy ludzi bezdomnych, biednych, nie? Bezrobotnych, może milionami. I mówiła: w danej chwili zajmujesz się jednym człowiekiem, bo ten jeden jest ważny. To w ten sposób Bóg kocha. To wcale nie jest oczywiste. To jest właśnie znak. Jak zaczynasz w ten sposób myśleć, to widać, że w tobie jest ta miłość, która przyszła od Niego. A nie ludzkie pomysły, ludzkie obrachunki, co się tu opłaca, co jak należy, co jest ekonomiczne. Nie. Bóg kocha w ten sposób, że jest skupiony na każdym. Paweł VI napisał takie zdanie przepiękne, które jest cytowane potem, no już właściwie pół wieku przez papieży za nim, nie? Kiedy jest postęp w świecie? Postęp jest wtedy, kiedy rozwija się cały człowiek i każdy człowiek. Wtedy jest postęp. Kiedy rozwija się cały człowiek i każdy człowiek. Drugie, to co bardzo ważne, to to, że Bóg kocha słabą i zgubioną. Bóg kocha słabą i zgubioną. Cała historia zbawienia jest o tym. I dobrze wiemy, że tak jest, że Bóg kocha słabą i zgubioną. A co to znaczy, że kocha słabą i zgubioną? To znaczy, że jest jedynym, który wie, jaki w tej słabej i zgubionej jest potencjał. Ta przypowieść, której wysłuchaliśmy, nie wzięła się z byle czego, tylko stąd, że Jezus siedzi przy stole z celnikami i grzesznikami, a faryzeusze i uczeni w piśmie szemrzą. Szemrzą. Czemu on siada z celnikami i grzesznikami? I wiecie, to jest refren Ewangelii Łukasza. To jest refren Ewangelii Łukasza. Jak Jezus poszedł do Lewiego, to wtedy pierwszy raz szemrali. Czemu on siada z celnikami i grzesznikami? Jak poszedł do Zacheusza, to znowu, czemu on siada? Do grzesznika poszedł. Do grzesznika poszedł. A on szedł do Zacheusza i wiedział, co się zaraz wydarzy. Że Zacheuszu będzie eksplozja miłosierdzia. On szedł do Lewiego i widział w nim ewangelistę i apostoła. To nie jest tak,
że Bóg, zwłaszcza, że Bóg objawiony w Jezusie, opiekuje się słabym, najsłabszym i zgubionym, bo myśli, jaka bieda z nędzą. Nie. To znaczy, to, co jest fascynujące w Bogu, to to, że tyle uwagi ma dla tego, który się zgubił, ma tyle dla niego uwagi, bo zna potencjał, który w nim siedzi. I on ten potencjał z niego wyzwoli. Dlatego ma dla niego szczególną uwagę. I będzie ją miał tak długo, aż ten potencjał z niego wyjdzie. Księga Rodzaju w ostatniej 1/3 jest poświęcona Józefowi. Kariera aż do wicekróla, do wicefaraona. Nie? I myślisz, że to jest najważniejsza postać. Ale jak Jakub umiera i zwołuje swoich synów, to mówi: Judo, młody lwie. Juda był człowiekiem, który zadecydował o tym, że Józef zostanie sprzedany do Egiptu. Juda potem się stoczył. Stoczył się. Juda stracił swoich własnych synów. Juda spał ze swoją synową. I to był być może pierwszy moment, kiedy odkrył, jakim jest grzesznikiem. Kiedy chciał ją potem karać, bo myślał, że spał z prostytutką, a to ona była przebrana za prostytutkę. I Juda musiał uznać, że ona jest o wiele bardziej sprawiedliwa niż on. To był pierwszy być może moment, kiedy w Judzie cokolwiek drgnęło. I ten najgorszy ze wszystkich 12 braci jest potem wystawiony jako ten, który ma być ich przewodnikiem. On dostaje to błogosławieństwo. Od niego będą pochodzić królowie. Józef był wicekrólem, a od Judy będą pochodzić królowie. Od Judy będzie Dawid. Od Judy będzie Jezus Chrystus, nasz Pan. Ale se Pan Bóg znalazł gościa. Już nikt nie wierzył w to, że w Judzie jest taki potencjał. Tylko Bóg. Tylko Bóg. I to jest historia, która wraca przez całe dzieje zbawienia. Nie ma lepszego przykładu niż szabel. Tylko Bóg wiedział, co jest w szable. A ci, którzy szli za Jezusem, nie, patrzyli na szabła z przerażeniem. Nawet wtedy, jak mówił, że się nawrócił. To jest takie niesamowite. Nie. Jezus sobie wybrał rybaków. No, kandydaci na podbój świata, idźcie na cały świat. Goście z trudem raz do roku bywali w Jerozolimie. W Rzymie nie byli nigdy. Idźcie na cały świat. W którą stronę to się idzie, co? Bóg kocha słabych, Bóg kocha zgubionych, ale kocha w ten sposób, że ta Jego miłość wyzwala z nich potencjał, jakiego już nikt się w ogóle tam nie doszukuje ani nie spodziewa. Wiecie dlaczego? To jest trzeci wymiar tej miłości Boga. Dlatego, że Bóg kocha w sposób odpowiedzialny. Bóg się czuje odpowiedzialny za każdego, kogo kocha. Czuje się odpowiedzialny. Czuje się odpowiedzialny także za to, że on zginął. Nie wzrusza ramionami, mówi: poszedł, to poszedł. Jest moja odpowiedzialność, żeby wrócił. Pogubił się. Jest moja odpowiedzialność, żeby się odnalazł. Bóg się nie zwalnia z odpowiedzialności, kocha w sposób odpowiedzialny. Nie spocznie, dokąd z tego człowieka właśnie nie wydobędzie całego możliwego dobra. I jest jeszcze taki element niesamowicie fajny, to jest to, że kiedy Bogu się to uda,
to chcę to uczynić radością wszystkich. Ta przypowieść o zgubionej owcy, ona jest też u Mateusza w 18 rozdziale. Ale tam ona ma kompletnie inny kontekst. Jest wpisana w takie zasady dotyczące życia wspólnego wśród chrześcijan, wśród uczniów Jezusa. Natomiast u Łukasza to ona właśnie jest odpowiedzią na to, że Jezus jest otoczony grzesznikami, celnikami, no i jest to grono sprawiedliwych, którzy nawet nie potrafią postawić pytania, tylko szemrzą. Szemrzą. To jest najbardziej obrzydliwa postawa, jaka może się wydarzyć w Kościele. I najbardziej niebezpieczna. Słuchajcie, nie ma gorszego problemu w Kościele jak szemranina. Święty Benedykt był wyczulony na to. W regule świętego Benedykta najlepszy tekst o szemraniu jest, jak Benedykt mówi, że mnisi nie powinni pić wina, ale tego się mnichom nie da wytłumaczyć, więc niech piją litr dziennie. Ale najważniejsze jest, żeby mnich nie szemrał, jak go wyślę opat tam, gdzie nie ma win. Żeby nie szemrał na opata. Ja kocham czytać ten tekst, bo on jest dokładną odwrotnością tego, co my robimy w naszym życiu. Znaczy, jak zobaczycie mnicha z lampką wina, to wam się wydaje, że się świat skończył. Ale jak zobaczycie mnicha z drugim, który szemrze na przeora, to w sumie to jest normalne. Przecież życie tak nam mija. Wy szemrzecie na nas, my szemrzemy na was, oni szemrzą na mnie. Ja z moimi braćmi biskupami szemrzę na was wszystkich. Od tego się nic nie zmienia. Oprócz tego, no, znaczy nic, jesteśmy coraz gorzej i gorzej i gorzej. Nikt nie ma odwagi powiedzieć, gdzie jest problem. Jeśli jest, postaw pytanie. Jeśli jesteś czymś, nie wiem, zdumiony albo wydaje ci się, że coś jest absolutnie złego, powiedz na głos. Problem polega na tym, że jak my widzimy to działanie Boże, że Bóg znajduje sobie ludzi, na których myśmy już położyli krzyżyk. My już z nimi nie chcemy mieć nic wspólnego. A on ich wyciąga z takiego dołu i jeszcze stawia ich nam jako przewodników. To pierwsza nasza reakcja to jest szemranina na Boga. Pierwsza nasza reakcja to jest szemranina. A też se znalazł. A co on robi? A komu on to ten czas poświęca? No rzeczywiście, nie? Pamiętam, kiedyś w gronie księży mówiłem o tym, jaką radość mi sprawia bierzmowanie w więzieniach. Nie ma lepszych bierzmowań jak w więzieniu. Słowo honoru. Nie masz problemu, czy ktoś jest przygotowany, czy nie, i czy chce przyjąć, czy nie chce bierzmowania. W bierzmowaniu, w więzieniu nigdy nie ma fikcji. Nie? Słuchali tego księża i naraz jeden mówi, a to już przesada, żeby biskup bierzmował w więzieniu. To kapelan niech bierzmuje, czy można dać zgodę, nie? Biskupi nie są od tego, żeby po więzieniach jeździć. No to brzmi bardzo rozsądnie. I kompletnie nieewangelicznie. Ewangeliczne było to, że przynajmniej nie szemrał, tylko powiedział, co myśli. Taka metoda działania Bożego jest w tym starym powiedzeniu żydowskim zawarta, że pokutnik idzie dalej niż doskonały sprawiedliwy. Pokutnik idzie dalej niż doskonały sprawiedliwy. Czujecie to? To jest to, co Jezus mówi. Ona kocha, dlatego że jej więcej wybaczono. To ona kocha więcej. A ten, komu się mało wybacza, mało miłuje. My tego wszystkiego słuchamy. Jezus mówi, jak to Jezus mówi, wszystkiego tego słuchamy. W środku mamy potężny opór, żeby to uznać, żeby to przyjąć.
A Jezus mówi, wejdźcie na tę ucztę, cieszcie się ze mną. Radujcie się właśnie tym. Taki Kościół stwórzcie, który jest ucztą radości, bo grzesznik przyszedł. Taki Kościół stwórzcie. Jak tam? Macie taką miłość w sercach? Właśnie to Duch Święty wam włożył w serce. Daj Boże. Znaczy nie ma wątpliwości, że On to włożył nam w serce. Kłopot nie jest po stronie Ducha Świętego. Kłopot jest po naszej stronie, że my mając ten dar, mając taką miłość, nie? Taką miłość, mając w sobie taką zdolność takiej przemiany ludzi, nakładamy na nią rozmaite kagańce, ograniczenia, schematy, żeby tylko się temu nie poddać. Nie? Żeby tylko się temu nie poddać. Przejmujące jest to, że liturgia dzisiaj mówi, jest uroczystość serca Bożego, popatrz w swoje. Popatrz w swoje. Amen.